Mateusz Kaniowski, razem ze mną strollowany, który już tutaj mówi do wszystkich pozostałych, oprócz was, moich widzów, że on już nie udziela wiadomo, bo on idzie świętować, idzie na after, idzie chlać. Cześć Mati. Gratuluję. Witam. Dziękuję. W końcu, kurczę, mogę się u ciebie pokazać bez wstydu. Nie wiem, jak z bonusem się biłem tymi cepami, nie wiem, zratałem, przegrałem, bo nic nie walczyłem. W końcu ładna walka, w końcu ładne ciosy. W końcu pokazałem, że faktycznie może coś ze mnie być w tym MMA. I posłałeś Hetmana dwa razy mocno na deski, podczas gdy chłop walczył, wiadomo, na liście. Byli go tak mocni goście, uderzali go w twarz i nie byli w stanie go znokautować często. Pierwszym sierpem, powiem ci, w pierwszej rundzie, nie wiem, ale taką kurwę wyrąbałem, że ja nie wiem, co jest z tym nadgarstkiem. Nie, wiesz, to bardziej tutaj. Ale tak krzywą rękę, że... Co ty mówisz? No, dobra, mniejsza o to. Mam nadzieję, że nie złamane. Ale aż się przeraziłem. Nie wiem, czy wy to widzicie. Zobaczcie, jak moc staje tutaj. Nie boli cię? Nie. Ale widziałem, że zabolała cię noga po jednym ze zblokowanych kopnięć na początku. Niepotrzebnie na media treningu pokazaliśmy i też podsłuchał gdzieś, więc wiedział, że będę kopał mocno. No tak, ale drugim kopnięciem, to powiedział na wywiadzie u mnie. Kolano jemu wyszło kolano na prawą stronę. Ty widziałeś? Wiesz co, Hetman ma specyficzne kolana. No, ciężko zauważyć. Taki wystraszony też jest, to trochę, no taki głupi sport, no ale on mówi, ale żeby ktoś mi wyprostował to kolano, żebym mógł chodzić, nie? Strasznie to wyglądało, bo ja zamarkowałem tutaj prawy prosty i wszedłem tutaj pod kolano i to kolano na drugą stronę wyszło. I tak nie wiem, czy na powtórkach to widać, no ale fajna walka, bardzo się cieszę. Ale zdziwiło cię to, że no, Hetman nic w tej walce nie zrobił? On się zjadł psychicznie, no moje. Bardzo się źle nastawiał, wiesz? Też tak mówi. On przed walką, kurwa, tu ciały ciosy przede mną, nagrywa, udaje, że nagrywa głosówki do znajomych. No, ten sam plan, zniszczę go. On niepotrzebnie się tak nakręcił, ja tak byłem nakręcony przed ratem, to jest złe podejście. Trzeba spokojnie wyciszyć się, medytowałem z moim psychologiem sportowym przed walką. Medytacja może być dla was śmieszna, ale sam uwierzyłem, że działa, kurwa. A czy jego taktyka cię zaskoczyła? Czy jego taktyka mnie zaskoczyła? Czyli no, przez 70 sekund nie zadał ciosu i my myśleliśmy z kolegami na trybunach, że może on po prostu czeka, że się wypompujesz, bo ty coś tam biłeś, ale ty uciekałeś i uciekałeś i uciekałeś i myślałem, że chcesz go że... Trenerzy mi krzyczą, prawy prosty Seba, kurwa, uderz ten prawy prosty, ja mówię, ty nie trafię, nie? On mnie skontruje i znokautuje. I siadł ten w końcu pierwszy prawy prosty i on cały czerwony, mówię, kurwa, to jest moja walka. No jestem zadowolony, Mati, kurwa, znasz mnie, zależy mi na tych walkach. Ja tu dużo nie zarabiam, ale bardzo super się bawię i mam tyle atencji, że do końca życia mi wystarczy. Nawet high kicka spróbowałeś i miałem wrażenie, że to coś tam doszło. Lewego, ale zablokował, albo przez gardę wszedł. Wydaje mi się, że takim punktem kluczowym tej walki było to, kiedy on nagle chciał za tobą pobiec i widać było, że coś mu się stało w kolano. Możliwe, że... Bo on mówi, że to było tak, że najpierw go bolało, a potem jak biegł, to wtedy coś poczuł, że już się dopięło. No słabo, kurczę. Ja mu życzę jak najlepiej, niech kurczę, dużo zdrowia dla niego, niech kurde wejdzie na jakąś redukcję, bo też strasznie to wygląda. Nie ujmując mu, nie jest żadnym kaleką, jest sporo ziomkiem. Ja wiem, że on to robił, bo musiał. Zostanie pewnie w tej federacji, będzie bardzo dobrym showmanem. Niech mu się wiedzie po prostu, nie? Ale taka waga to jest bardzo duże ryzyko. Ja sam z 154, no kiedyś schodziłem na 87, ja wiem ile to jest bólu, płaczu, jak bardzo się kurwa nogi psują, nie? Ja nie mogę z łóżka wstawać, jak miałem 150. Powiedz mi, jakbyś mógł ocenić to, co pokazał Hetman, to jakbyś to ocenił? No słabo, nie. Widać, że nie trenował za dużo. Kurczę, no nie wiem. Ja słyszałem o znajomym, on w Poznaniu stał na bramkach, on coś się tam ruszał, tylko jak był lżejszy, 130 kilo, słyszałem, że tam faktycznie też nokautował jakiś ziomku, więc mówię, kurwa, to nie będzie takie łatwe, jak stał gość na bramkach i Slav Fightingu się bił i przeżywał te szoty. No ale jestem dumny, kurwa, ten prawy sierp, no, jak go wbił w tą ziemię w pierwszej rundzie, to byłem w szoku, naprawdę. Ja się powiedziałem Hetmanowi, że wydaje mi się, że gdyby to była zwykła solówka gdzieś, wiesz, poza kamerami, to on by się rzucił, chciałby się bić, a przez to, że były kamery, to on podjął najbardziej... Mnie też zjadło, to nie było moje stopy, to był inny w ogóle plan. Mnie to, że po prostu gdyby on nie myślał, że on za dużo myślał w tej walce i dlatego tak to wyszło. Tak. Mówił, że mam... Zauważył, że jestem szybki. No bo nie odmówił mi, jestem szybki. Pod sierpami go schodziłem, kurczę, próbował mi odchylałem, bo ja bez gardy chodziłem. Pokazałem mu, bo chciałem mu pokazać, bo bardzo mnie bolały komentarze pod twoimi filmami, czy... Moimi? Tak, pod twoimi wywiadami, nie? Ja czytam komentarze, ja udaję, że nie czytam, ale mnie czasami coś tam ukuje, nie? Bo mi zależy na opinii publicznej, bo ja nie jestem jak każdy fighter tutaj, że kiedyś pizgał solówki, a w 2018 roku na Fame ma jeden stoczyłem drugą walkę w moim życiu jakąkolwiek od przedszkola. Ja się uczyłem od lewego prostego. Więc ja się uczyłem od podstaw i jestem z siebie dumny, że tyle mogłem osiągnąć. I będę dalej się rozwijał. A powiedz mi, z tym co dzisiaj pokazałeś, gdzie ty chciałbyś brnąć dalej? Kurwa, no nie wiem, kurczę. Nie wiem, z boku ładnie ta walka wyglądała? Wiesz co, no przede wszystkim ja oglądając tę walkę zwracałem uwagę na to, że
Hetman nic nie robi, a ty po prostu uciekasz i go okładasz, i to była taka dziwna walka dla oka, dla mojego przynajmniej. No, pierwsza runda taki był plan, ale w drugiej widzisz, już do przodu, No bałem się, wiadomo, to ma 180 kilo, nie? To ci pierdolnie, to w niecie też ziemię. No, ale no, nie wiem co dalej. Dalej friki, dawać kolejnych, rewanż z Ratajem pilnie. Chodź tu, pizdusiu, Rataju. Ja wiem, że ty go lubisz, ale ja go nienawidzę. Chodź Rataj, kurwa, czekam na rewanż. Z dzisiejszą głową otwartą mogę jeszcze na tej gali wyjść z tobą. Nienawidzę tego człowieka. To jest personalny konflikt, może być dobrym człowiekiem. Myślałem, że się już skończyło. Nie, nienawidzę ty... Nienawidzę. Kurwa, Rataj, chodź tutaj, zabiję cię. Czyli rzucasz mocne wyzwanie. Mocne wyzwanie, wiem, że nie zaakceptuję. Wiesz, że wygrałeś przez tą moją głowę, chuja pokazałeś w walce, miałeś mi bić. Biłeś mnie w pierwszej rundzie, ja wiadomo, walczyłem jak pizda, ale jestem w stanie przysiąc, że pokonam go w rewanżu. Co w ogóle masz tu napisane na pucharze? Na pucharze. Prime Show, mega zadymiarz. Właśnie, pokaż. Mam mega zadymiarza, ale nie jestem zadymiarzem, ja to znudziarz jestem bardziej. O kurde. A co, nie żałujesz właśnie czasami, że nie poddymiasz jeszcze bardziej? Jestem sobą, Mati. Ja wiesz, jak ja bym to robił, to by był cringe fuj, nie? Jakbym nie był sobą, to by było tak cringe'owe, nie? Żebyś powiedział, o nie, mi byś ręki nie podał, tak samo jak kamerzyście chyba. Wtedy. Oj. Ten wywiad, okropny ten wywiad jest. W sensie z jego strony, nie? Żart jakiś. No już nie komentując innych rzeczy. Czyli co? Ty jesteś w 100% zadowolony z siebie, czy jednak jest coś, co sobie zarzucasz? Kurde, mam sobie co zarzucić? Nie, plan wykonany. Kurczę, nic sobie nie zarzucam. Ja jestem dumny, że w końcu mogłem pokazać fajną walkę i otworzyć się trochę. I elegancko, stary. No, chcesz kończyć, ty chcesz już uciekać, ty chcesz iść na melanż, ty chcesz już teraz świętować. Co cię boli? Nadgarstek, od tego sierpa, kurde. Ci to połamana. Kurwa, nie mów mi nawet. Nie no, oby nie, tego ci nie życzę. Dziękuję. Dobrze, to co? A właśnie, jeszcze cię zapytam na koniec, bo ty jesteś strollowany, więc... Ja też mam wrażenie, że wszyscy trolują z tym, że Soroko tu nie ma, ale to chyba jest prawda. Wiesz co, chyba wrócił. Z tego co słyszałem w kuluarach, to wrócił ponoć. Już jest? Ponoć wrócił. Cudownie. Odobraził się, kurwa. Nie? Obraził? Nie wiem co jest, no obraził się, ponoć pierdolną, wszystko mówi, wpierdala mnie, walczy dzisiaj. To jest bardzo dziwna sytuacja, bo dowiecie się może tego wywiadu, tutaj dużo osób mówiło, że... W kuluarach mówiły te dzień. W kuluarach dużo osób mówiło, że on nie zawalczy, a teraz słyszymy pierwszy raz, że zawalczy. Tak, że ponoć wrócił, odobraził się. Ja wiesz, że podobno Stifler jechał go szukać? Nie mam pojęcia, chyba tak. Nie, ale to bardzo dobra informacja, że Soroko zawalczy, ja nie mogę się doczekać, tylko jestem ciekawy, co tam się takiego wydarzyło. Będziesz oglądał dalej galę? A zobacz, Push Barber. Push Barber właśnie sobotą, ta walka mnie interesuje. A dlaczego? Potencjalny rywal, co? Ciekawi mnie to. Push Barber powiedział, że nie chce ze mną walczyć. Czemu? Nie wiem, boi się chyba. Może cię lubi. Ja też go lubię, ale boi się, widać. Nie chciał ze mną sparingu to zrobić, ten na backstage'u tam mówię, chodź, puszy, chcesz się poruszamy. On mówi, nie. To znaczy, nie wiem, czy się boi, ale lubię go, w porządku jest, ale chciałbym z nim walkę. No jestem bardzo ciekawy. Znaczy, bardzo mówi, że Adamek, Szpilka, kurwa, pokaż mi to, mordo. Chciałbym to poczuć. No dobra, powiem ci, że w ogóle to zestawienie Sobota, Push Barber jest mocno zaskakujące. To prawda. Jak stawiasz na szybko i kończymy? Push Barber. Dziękuję za to, wszystkiego dobrego.